Blisko kilkaset osób uczestniczyło w przywitaniu nowego roku 2014 na kłodzkim rynku. Jaki był ten rok 2013? Dla mnie kiepski. A jakie ma pan postanowienia w tym nowym roku? Nie, że nie będę palił papierosów. Mhm. To wszystko. A życzenia? A życzenia, że żonę kocham. Był ciężki i nie wiem, może następnie będzie lepszy. A jakie postanowienia na ten nowy rok? Postanowienia? Ja? Żadne. Nie, bo ja już nie palę. Skończyłem palić. Pić nie piję, kocham dziewczynę, poznałem. I także tutaj pozdrawiam Bogusia Szpytmę. A życzenia? Jest. Proszę? Życzenia jakie pan ma? Życzenia, no. Ucieka. Życzenia, żeby było lepiej. Żeby było lepiej w tym Kłodzku. Jaki był ten rok 2013 dla pani? Mój bardzo dobry i na pewno 2014 będzie jeszcze lepszy, ale mam... ja nie jestem mieszkanką Kłodzka, tak. Ale muszę powiedzieć, że powinno być coś zorganizowane przez miasto. Nie ma nic. Tylko młodzież tu wychodzi. Natomiast w mieście w Wałbrzychu jest zawsze elegancko zorganizowane. Dla ludzi, dla społeczeństwa lokalnego. To nic. Jakie życzenia ma pani w związku z tym na 2014 rok? Żeby ten 2014 był lepszy aniżeli 2013. Natomiast jakie życzenia? Żeby, moje osobiste? Może pani... Moje osobiste? Żebym skończyła kolejny fakultet. Myślę, że go skończę w czerwcu. I żeby Wałbrzych rósł tak, jak rośnie. Bo to jest moje miasto rodzinne. Jak państwo się bawicie w tym nowym roku? Bardzo dobrze. A jakie są życzenia? Podoba nam się cały nowy rok. Jest super w mieście. Tylko czego mi brakuje? Trochę muzyki w mieście. Dobrze, fajnie. Następny rok mam nadzieję, że będzie najlepszy. Życzę każdemu dużo szczęścia, miłości, radości, pieniędzy. A jakie są postanowienia? Postanowienia, mam nadzieję, będę się lepiej uczyć, słuchać rodziców i nie przeklinać. A jaki był ten 2013? Nie był najgorszy, były problemy, ale w tym roku, następny rok będzie jeszcze lepszy. Pozdrawiam wszystkich. Życzę udanego Sylwestra, dużo wódki, dużo wszystkiego, dużo nie? Wódki. A jakie postanowienia są twoje? Postanowienia, żeby mi palił. Być lepszym człowiekiem. No. No. 2013, jaki to był rok dla pana? No taki średnio pechowy, no bo no, kolega zginął w moim wieku. No i, ale tego no, nie no ale no, dlatego był ten ta trzynastka może przez to, że 2013, ten 14 myślę, że będzie już o wiele lepszy. Są dobre perspektywy, zapowiada się lepsza praca i w ogóle, no także będzie lepiej na pewno niż było, no, tak myślę. Nowy rok! Nowy rok! Nowy rok! A jak tam coś powiem! Oby był lepszy niż tamten! A jak tam coś powiem! Skoków się zęby mu... Dobra. Jakie są państwa życzenia? Nasze życzenia? Po prostu, żeby ten nowy rok był lepszy niż tamten, co był. A postanowienia? A postanowienia? Rzucenie palenia. Na pewno. Ale tak ten rok i tak to się nie udaje. A jaki to był ten 2013? 2013 był super. Poznałem kobiety swojego życia i po prostu było fajnie, było fajnie. Więcej imprez na Kłodzku życzymy sobie. Życzymy gorąco, gorąco panu burmistrzowi, żeby szedł dobrą drogą. Niech daje radę. I więcej imprez, niech tu będzie się działo. Niech żyjemy gorąco z serca, niech robi imprezy na rynku w nowym roku. Świetnie, bardzo świetnie. Atmosfera jest nasza świetna, jest naprawdę. Po prostu. Jakie życzenia są z naszej strony na ten 2014? Sam z Kłodzka, sam wszystkiego. Żeby ten był lepszy niż ten poprzedni.
Redakcja Telewizji Kłodzkiej życzy Państwu wszystkiego najlepszego, spełnienia najskrytszych marzeń i oby ten nowy rok 2014 nie był gorszy od roku poprzedniego.